Dobra, moi drodzy, jest ostatni element układanki. Widzicie to, co tutaj widzicie? To, co tutaj widzicie, to są pozostałości ruin sprzed tysięcy lat Imperium Nocnych Elfów i my teraz schodzimy pod nie i pod spodem. O, już czeka cała ekipa na nas i tutaj się właśnie zaczynają głębiny przedwiecznego zła Old Gadów. Dobra, niestety zanim właśnie wejdziemy do formalnego wejścia, to najpierw jestem taki klasikowy, dziwny, nie wiem nigdy jak to nazwać, ten przed-dungeon. Jesteśmy jeszcze na zewnątrz, tak formalnie, ale już tu są elity i w ogóle. Przyspieszymy tempa trochę, bo zostałem w tyle. I schodzimy coraz głębiej i głębiej i głębiej, aż tutaj nagle mamy... Tutaj co? Nie ma tu wejścia? Powinno tu... O, tu jest. Ale ukryli, jest sprytny, co? Dobra. Dobra, dobra, dobra. A, no i ja tankuję. No tak, nie mogę siedzieć w kocie. Buffki idą. Tutaj na pana maga. Na mnie thornsy. No i nic więcej nie potrzeba. Dobra, pyk. Zaczynamy. Lore tego dungeona. No w skrócie w sumie mówiąc, no to tyle, że... to jest bardzo oldgadowy dungeon, a tak właściwie to... O, dobra, niech leci. Generalnie, w skrócie mówiąc, tutaj są po prostu siły Młota Zmierzchu, czczące przedwiecznych bogów, oldgadów. I to, co się znajduje w tym dungeonie ukryte na końcu, ten boss, który się nazywa Akumai, to jest przedwieczny tam wielki potwór, wielkie zło, czające się i w ogóle... To akurat powiem szczerze, w sensie lore tego jest całkiem fajne, ale problem polega na tym, że trochę jakby, to jest jak w Wailing Covers. Jakby trochę to jest rozczarowujące, jak już tam dojdziesz, że to jest w sumie po prostu mobek na 27 levelu i ma po prostu model białej tam hydry i tyle. Więc to takie trochę jest. Jest jakie jest. Ale w ogóle w Kataklizmie ten dungeon dostanie bardzo fajny revamp. I tutaj swoją drogą pierwszy raz usłyszymy kogo? Kogo, moi drodzy, tutaj pierwszy raz w historii tej gry usłyszymy? Nyzofa. O ja, 36. Warrior padł w Kalimdorze. On ma tutaj jeszcze inny głos niż będzie miał później. Ale generalnie kataklizm fajny. No, a w realiach klasika, to z kolei ten dungeon, to co trzeba sobie powiedzieć o tym dungeonie, to jest to, że to jest bardzo zabójczy dungeon. To jest naprawdę bardzo zabójczy dungeon. Tutaj jest test tego, czy ktoś ma pół mózgu i potrafi klikać spację. Ale pro grupa. To jest właśnie, to jest moment, w którym rozstrzyga się to, jak dobrą masz grupę. Nie, no my mamy pro grupę, no nie ma o czym mówić w ogóle. Ale pro grupa, nie? Nikt nie sfejlował skoków. No nie, no to tu już wiadomo, że ten dungeon jest w czasie robiony, nie? Że ten klucz nie ma szans, na plus 3 jest pushowany. No i ogólnie murloki tu też są. No bo tak. Murloki tak trochę... Zawsze takie troszkę odgaldowe. Ciekawe w sumie jest to, że tutaj nag żadnych chyba nie dali w tym domu. Nie, tu nie ma chyba żadnych nag. Ale... Te murloki takie są dosyć niebezpieczne, ale najniebezpieczniejsza część tego dungeona to jest na końcu tam. I tam naprawdę, tam jest zawsze wiele wipe'ów. Dlatego tak trochę wstrzymywałem się przed tym, żeby tu pójść, ale uznałem, że dla was wszystko zrobię. Przemierzę głębiny pradawnego zła. I w ogóle mi się wydaje też, jak widzicie te takie światełka, co tam latają, tak? To mi się wydaje, że to są wispy w ogóle. Tak, to jest Black Phantom Deeps. Mi się wydaje, że to są duchy nocnych elfów sprzed tamtych dziesiątek tysięcy lat. Tu mamy pierwszego bossa, będziemy mieć Gamurę. Nie mylić z orczycą Gamurą. I tutaj... Co ten rok robi? I tutaj chyba... Ja nigdy nie jestem tego pewien. Ale zawsze mi się wydaje, że tutaj trzeba te żółwie zabić, bo jak się spuluje tego bossa, to się spuluje wszystkie żółwie. Ale to chyba nie jest prawda. Ja nie wiem, ja sobie chyba to kiedyś wymyśliłem. Jako... Nie, na pewno tak nie jest. A jeżeli jest, to właśnie teraz idę zwipeować naszą grupę. Dobrze jest się czasami mylić.
Chociaż nie wiem teraz w tym momencie, czy się myliłem, czy miałem rację. Dobra, stun. Kurde, oni mi agro przebijają. Ten priest ma top DPS. Ale kozak grupa to jest. I nie jestem w stanie agro utrzymać. Ty autentycznie nie jestem w stanie agro utrzymać. Nie jest za głośna muzyka? I cóż dropnęło? Offhand? Ja w zasadzie to tego offhanda bym mógł chcieć wziąć. Ja wezmę tego offhanda, on może mi się kiedyś przydać. Dobra, i teraz jest taki moment, co zawsze tutaj się idzie zgubić. Tutaj jest, to jest ten moment, gdzie questów wiele jest do, że tak powiem, kliknięcia. Też gdzieś tu jest jakiś boss. Tutaj jest dużo takich pokoików podwodnych. A są nagi, ty co ja gadałem? A to dobrze mi się kojarzyły nagi, czyli jednak są. Zbroja z tego żółwia to jest wielkie XD. Za cicho? Serio? Mogę podgłośnić. Zbroja z żółwia. A, tortoise arm. A, no tak, no klasyka. Wow, ale ma armora. Totalnie niebieski item. Jak się zmienię w formę pływania na chwilę... A, to mi odnowiło oddech. Jezu, jakby mi tutaj któryś z tych moich towarzyszy się utopił, to nie wiem, czy bym się płakał, czy śmiał. Ale część mnie by chciała, żeby to się stało. To by się Warlock w sumie przydał, który będzie dawał oddech podwodny. Ej, ale oni naprawdę nie nabrali oddechu. Ten Warrior, mi się wydaje, że on utonie zaraz, on nie nabrał oddechu. Ale to byłby przypał. A nie musimy chyba czyścić tego całego. No, ta część dungeona powinna dosyć płynnie pójść. Kurde, ale sentymencik do tej muzyczki, co? No bo zakładam, że tej muzyki nie muszę wam przedstawiać. Wiecie, skąd to jest muzyka, nie? Znaczy z WoWa, ale skąd dokładnie? Dokładnie, easy. 8-3, najlepszy patch na świecie. Dobra, zrobimy... A ja tutaj nie mogę rootsów używać, bo nie jesteśmy na zewnątrz. Może Rogues sapuje. A, sapował bossa. Dobra, jest jakiś tam. I Jezu, my to naprawdę, no po prostu jak prosy jakieś rozgrywamy, jak jakiegoś Mythic Plusa. Sapujemy, ccekujemy, kurde. Kurde, interruptujemy w ogóle, Jezus, co my robimy? Czy my na jakieś MDI powinniśmy się zapisać? Kurde, mogłem... A, źle zrobiłem, mogłem feral... O! A! Teraz się udało. Pierwszy raz w ogóle użyłem tej umiejętności, tak by the way. Feral Charge. Ja zapomniałem w ogóle, że ja mam tę umiejętność. No, nie mamy Huntera żadnego na szczęście, więc łuk się nikomu nie przyda. A mało brakowało, abyśmy mieli Huntera. I tak spalić ten klucz. Nie jest muzyka tak głośna? Pewnie bym się głośna. Nie no, chyba jest trochę głośna. Ja w sumie nie wiem, ja tu mam zawsze problem. Czy my te wszystkie pokoje musimy odwiedzić? Te wszystkie jaskinki? Jak to jest z questami? Ja w ogóle, w sumie szczerze mówiąc, się nie rozejrzałem aż tak, czy mam wszystkie questy. Troszkę zaniedbałem sytuację questową z dungeonem. Wydaje mi się, że jeszcze jakiś powinienem mieć, ale ja zawsze... Ja bardziej ten dungeon na aluchach kojarzę. Aluchy to na pewno więcej questy miały. Więcej questów miały. Ale zupełnie nie wiem, skąd jeszcze bym miał wytrząsnąć jakiegoś questa. No bo tutaj, tu na pewno jest jeden quest, który się jakby zdobywa jakby w środku. I zdaje mi się, że my nawet teraz właśnie po niego idziemy. Z Argent Down, jest. Tak, to jest to. Tak, jest. Gościu taki z Argent Down tu leży. Black Phantom, villain. I to jest właśnie zresztą ten główny quest. Long ago, this site was a great temple of Elune,
But misfortune led to ruin when the corruption of an old god seeped up from beneath the earth and tainted the sacred moon well. Aku Mai, servant of the old god, rose from the waters. The twilight cultists have allied with the Naga to occupy these grounds. The cultists, led by Kelriss, sacrifice innocents to Aku Mai for power. Slay Kelriss and bring his head to Bashana in Thunderbluff. Adventurer, please. No, także no, to nam NPC, że tak powiem, przywołał historię. Dawno temu, to tłumaczenie, dawno temu było, to miejsce było świątynią Elun, ale no, Old Gadzi tam przesączyli to miejsce, przesiąkli swoimi poglądami i z wód wyłoniła się właśnie Aku Mai, służebnica starego boga, czyli właśnie to stworzenie na końcu, ten wielki potwór na końcu, który jest po prostu biał nagą, niestety, w modelu. I zawarli, i kultyści Młota Zmierzchu, Twilight Hammer zawarli pakt z nagami, by opanować tę okolicę. I to są teraz właśnie oni. Tu mamy już tych Twilightów, kultystów. No, taki dunk jest tutaj, że można paść, niestety. Majek, masz co, to się wybiera? Dziękuję. A, myśmy już poszli w ogóle dalej. Myśmy nie ominęli jeszcze jakiegoś pokoju? Chyba nie. Te satyry są niebezpiecznymi mobami, bo właśnie tutaj się skradają niektóre, no ale one są w ogóle casterami i manę palą. Tego bardzo upierdliwe one są. Mamy Rogue'a, więc pokładam w nim nadzieję, że będzie kickował i kidney shotował. Rogue się wydaje być dosyć ogarnięty, więc... no i gdzie on tam idzie? Tank idzie w drugą stronę, ty gościu. Sapujesz coś? Ja tam sapowałem. Ale generalnie tu będzie zaraz jeszcze niebezpieczny pokój z tym bossem Murlockiem. Tam często niestety idą ninja pule, bo te Murlocki chyba uciekają. Jestem pewien, że Shielda nie generujesz agro. To jest takie, wiesz co... Znaczy generuje, po prostu nie generuje Stormsów, których i tak nie mam na sobie, bo ich nie założyłem. Ale i tak, to agro Stormsów jest takie, wiesz, minimalne. Generalnie rzadko który priest leczy w pełni dobrze. O tyle, że nie pamiętam, jak jest z Shieldem, jeśli mam być szczery, ale on może być... Nie pamiętam, czy Shielda się opłaca nakładać. Ale generalnie najbardziej efektywny heal priesta to jest Renew. I on powinien tak naprawdę to przede wszystkim nakładać, a wielu priestów po prostu spamuje tymi flash healami i po każdej paczce wypalają się z many i nie wiedzą, o co chodzi. Sapujesz, czy idziesz za frajery. Omijamy ich? No, mamy takie levele w sumie, że chyba możemy sobie na to pozwolić. I nie spulować dupą nikogo. Nie no, ten dungeon idzie jak to maśle. To był taki quest w ogóle na zbieranie mózgów tych wszystkich. Poli kogoś zabiła znowu. The Curse? A kto to ma Kersa? A, on ma Kersa, to czekaj. Nie zwróciłem uwagi. Ale to chyba tylko dla aluchów był quest. A no tak, przecież Mac może jeszcze dekersuje. Niech on dekersuje, bo ja z formy będę musiał wyjść. A to jeszcze immobilizowało. Dało się, ale ten z mózgami quest chyba tylko dla aluchów był, mi się wydaje. Corrupted Brain Stems to się chyba nazywało. Phantom Core to...
Ja mówię, ja z hordziackami, z hordziackimi questami mam troszkę gorzej, jak chodzi o pamiętanie. Phantom Core to chyba dropiło z tego takiego jakiegoś pseudo bossa elementala, czy może z tego Murloka? Głębinowy kamień ruin. Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba nawet. Tu będzie takie coś do kliknięcia w ogóle, co nam da rezystencję, to też ludzie tu często o tym zapominają. Dobra, ale to jest właśnie ten niebezpieczny pokój. Tu trzeba być ostrożnym. Tu jest pole do popisu dla tanka. Czyli mnie na szczęście. Gdzie mam... Gdzie mam Dispel Poison? Gdzie mam Abolish Poison? A, tu. Teraz bindy zmieniłem i teraz się muszę do nowych bindów przyzwyczaić. Kurde, ale brakowało mi tych muzyk z wizji. O, pullbackujemy. I w ten sposób. No, spokojnie. Bez szaleństw. Niepotrzebnej brawury. Ale pan Rogue mógłby tam coś pokikować. No kurde, pewnie, że kolejny rung. Nie zwalniamy tempa. Dobra, ale tam pozwy i cecekowanie się chyba nie będzie. Czemu? No właśnie się zastanawiam, czemu ten drugi, kurde, Murloc nie idzie, a to dlatego, że Rogue się na nim otworzył. Panie Rogue, pan na początku instancji tak fajnie się pan zapowiadał. Ale dobra, radzi sobie chłopak. Ale proszę się, ale proszę do tyłu, ale ja was proszę, bo tu zaraz ninja pool będzie, ja wiem, co tu się zaraz stanie. Jezu Chryste, mag Wonder City, Winda zabiła maga na 26 levelu Wonder City. I to jeszcze maga, który ma, kurde, slowfall i blinka. Szlak mnie trafi na tym hardkorze kiedyś. Jakiś kick tego heala, coś? Dobra, już są tylko 3, tak? No i co ten Rogue teraz? No, aha, Oj, nie podoba mi się ten Rogue. Nie podoba mi się jego zachowanie. Bardzo brawurowe. Zobaczymy, czy taki mężczyzna sam spadniesz. Nie wyobrażam sobie spaść z windy w Wonder City. Jeżeli spadnę z windy w Wonder City, to bardzo mocno zakwestionuję sens swojego grania w WoWa Classic Hardcore. I chyba istnienia w ogóle. Cholera! Jestem zrutowany. Dobra, trudno, zrobię tak. Riff Axe. Kurde, zawsze jak gram Warriorem, to sobie patrzę. Bardzo zawsze mi się podobał wygląd tego Axe. Dobra, tutaj jest właśnie coś, o czym ludzie często zapominają. Tutaj można kliknąć na ten ołtarzyk i dostać buffa. I śmieszna sprawa, tutaj tooltip jest jakby niedopracowany. Zawsze na innych, jak są nazwy statów, jak intelekt i spirit, to one są często raz, że z wielkiej litery, a dwa, że tutaj kropek na końcu nie ma. W tym tooltipie, a zazwyczaj są. Widzicie? Tutaj są zawsze kropki. A tutaj w tym buffie nie zrobili. Taka ciekawostka. I tak samo tu jest stamina z wielkiej litery, a tutaj intelekt i spirit jest już z małej. Tak. Tak, to jest właśnie, to daje do myślenia, ile razy ja to już robiłem i to widziałem i na to patrzyłem. Bo w Classic i ja. Murloc, ja to mam zrobić. Chest? No dobra, to rolujemy na chestę, nie? Nie, no dajcie spokój, no przecież co ludzie z tym chestem mają? Rogue chce chyba tego często tylko, żeby lockpicking skillować. Ja wiem, że pytałem już o to, ale spytam jeszcze raz. Muzyka nie jest za głośna. O co chodzi z armorem żółwia? Że jest bardzo śmieszny, bo jest niebieski, czyli powinien być mega fajny, a jest śmieciowy.
Big 100? Co? Aha, że roll. Przestań. Dobrze jest. Przewinąłem troszkę, bo chciałbym. Bo teraz leci tak naprawdę muzyka z Nia Lofa. Ja bym chciał tą taką ambientową z wizji. Ona jest fajna. Uwaga, bo tu moby są. Rogue, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Nie, czy to ja coś? Nie, no tam się idzie. Gdzie ten Rogue idzie? Tam się idzie. Czy ja już źle pamiętam? Dokąd ten Rogue idzie? Aż generalnie ten dungeon jest, to jest taki labirynt trochę. Tu się łatwo zgubić. Ale jestem prawie pewien, że to tędy się szło. For the guy? Nie wiem, o czym on mówi. Jakaś rarka tu jest, coś? Wywalić się idzie, może tak. Kurde, no miss. Ale słabo mi idzie strzymanie magro tutaj na tym dungeonie. Nie wiem, o czym ten rok mówi. Dobra, chyba czas zrebuffować ekipę. Dam oficjalne ogłoszenie na czacie. Czas na rebuffowanie. Spirita mogłem priestowi dać akurat. Ja w ogóle potek się nie napiłem. Ja wypiję, znaczy potek, eliksirów. Dobra, Trogbru też się napije. Ja nie mogę, jaki tu jest normalnie MDI grany. Ile czasu szukałeś grupy? No, godzinę? Znaczy, tylko że ja nie szukałem grupy, a sam ją zrobiłem i po prostu długo zajęło na healera, szukanie healera. Po raz kolejny zresztą. Ja mam taki zwyczaj, że ja sam formuję sobie grupy. Tak, dobrze mówiłem, że tędy się idzie. Dobra, tędy pójdziemy. Kurde, interaptowanie niedźwiedziem to jest dopiero skillowa rzecz. Musisz się odpowiednio szybko odsunąć. Nie, nóżki to ja mam dobre. I oczywiście je wygrywam. A, ja to mogę wywalić. Jezu, jakie to jest... głupia ta mechanika jest. Co Blizzard zrobił. No i ważne. Dobra, ej, szybko na ten dungeon w ogóle poszedł. O, weźcie mi. W każdym razie teraz będziemy wchodzić wreszcie do tej najniebezpieczniejszej części. Z kultystami. Młota z wierzchu. Z wierzchu powiedziałem? Nie, nie chodziło o zwierzch. Chodziło o zmierzch. Rogale na tym levelu nie mają jeszcze tego... tego Sweeping Strikes, nie? Czy tam... jak u Rogali się nazywało? Blade Flurry to się chyba nazywało. Oni na 30 chyba mają, z tego co pamiętam. Czy na 20 w combat? Jaki talent był w kombacie na 20 dla Rogala? A, Repost! No, to na 30 byłoby tam. To dobrze. No riposta. Bardzo dobry zresztą talent.
Aha, Priest Mindsów nakłada, a my kurde, jak ciężarówę w tym mobie wchodzimy. Dobra, i teraz się zaczyna. I teraz się zacznie. Ja szczerze powiedziawszy, dla bezpieczeństwa wyczyszczę te mowy po prawej. Nigdy nie wiadomo, jak będziemy uciekać, czy coś się nie stanie. Mam identyczny. Dobra, półka. A to co to jest, ty? Lorgus Jet. Ty, ja nie pamiętałem tego moba w ogóle tutaj, ale to jest w ogóle mob do questa. Ale wielkie, patrzcie, jaka wielka krowa. Czemu ten rok tego nie kikuje? Ja zapomniałem o tym, że tutaj ten ziomek jest. Dobra, gotowi? To pól. Ale go rozgrywamy, Jezu, żadnego kasta nie przepuściliśmy. Ja, żadnego kasta nie przepuściliśmy. God damn it. Super się gra na hardkorze, bardzo mi się dobrze gra. Dobra. Line of sightujemy. Panie Mag, weź pan tam owce puść. O, dziękuję. Trochę późno, ale... Właśnie, ci riverzy, trzeba uważać na nich, bo oni kliwują. Teraz leci ta muza, którą chciałem. Nie, no ale idzie nam to jak po maśle, tak zupełnie szczerze. Choć to nadal nie jest ta najtrudniejsza część dungeona jeszcze. Tak na dobrą sprawę. O, no to taką pulkę zrobiliśmy dosyć, powiem szczerze. Kozacką. Ale ich trzymam agro jak szef po prostu. Wow, 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 what the fuck? Co, kto to jest? Skąd on się wziął? Ten River. Dobrze, Mag zareagował, ale skąd on się wziął? Zabijcie go! Zabijcie go! Kurde, no... Yo, come on! Ludzie! Nie mogę wstać. XXI druid spadł z Thunderbluff. Ja pierniczę. Zbyt pewni siebie się poczuli, mam wrażenie. Moja szanowna grupa. Iz. Ta, iz. Aha. Znaczy generalnie tak, ale... Chyba ja wygrałem często, więc... Lutuję. Lucę. Aha, aha, aha. Psz, 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 psz. 12 silvera, no kurde, piechotą nie chodzi, powiem szczerze. Mnie takie healing poty tam nie grzeją. No, no. Panowie, no. Proszę was, bez takiej brawury. Ja was proszę. Rozmawialiśmy o tym. No dobra. Okej. Tam będziemy
szuflować, pulować za te kolumny. No ale czemu ten rogue tego nie kiknie? Ja nie rozumiem, to jest jedyny cast, który tu idzie. On chyba po prostu chciał zobaczyć wielkiego gnoma. Taka jest moja teoria. O, i robimy tak. No... No powiedzmy. Powiedzmy, że to jest mniej więcej to, o co mi chodziło. O! No, już to jest dobre. No, trochę za późno ta owca poszła. I tak zepsujemy tę owcę już teraz, chodźcie. No a kick jakiś. No dobra, teraz to jest. Nie no, kasujemy ten dungeon. Łamiemy go w pół. Kurde, łatwo. Dobra, tutaj chyba był taki niebezpieczny dosyć pól. Dobra, ten ma kość, shipuje, ja mu ufam. Czy ci Aqua Guardiani nie odpychali, czy coś takiego? To nie było coś takiego? Coś takiego mi się kojarzy. Chyba, ale chyba nieprawidłowo. Bang. O, super. Bardzo fajnie. Ogólnie to tutaj jest jeszcze taki wodny boss, nie? Taki opcjonalny. Zawsze jest gadka, czy go robimy, czy nie. Więc rozstrzygnijmy to, czego... To chyba ten, Old Serakis, to chyba ten był. Jak go potrzebować... No w zasadzie fajny byłby ten cloak. And we jump. No dobra, czyli chyba chcą robić. Dobra. Jejku, dobrze, że tu te nocne elfy te tysiące lat temu wybudowały te kolumny tutaj. I mogę line of sightować te moby. Oj, ciężko mi utrzymać będzie to agro. W ogóle słabo ta półka weszła. Ajajaj. No łatwo. Dobra, oni teraz chcą skakać, tak? Dobra. To zrobimy. Zresztą chyba... Aaa, tu jest ten quest item! Dla hordy, no proszę. Nie pamiętałem tego. Phantom Stone. A, i tu jest pan Baron Akwat. Aha. Okej. Okay. Tak to działało. No patrzcie, horda ma trochę inaczej. A z tego barona co dropiło? A, okej. Okay. I to jest chyba tylko dla hordy, taki pseudoboss. O jejku, jaki syf w tych bagach jest. No, no poczekajcie chwilkę, no. Dobra, i gdzieś tutaj... Gdzieś powinien być nasz boss wodnisty, prawda? Tam on jest, cholera. Ale fajnie jest nie pamiętać czegoś. To tutaj było? Jezu. What? Jest, Old Serakis, faktycznie tutaj. Dobrze, że mamy tanka druida, co może oddychać pod wodą. Dobra, puluję, kurde. Gdzieś tam będziemy jeździć. Bardzo realistyczna walka w wodzie tutaj jest przedstawiona moim zdaniem. Wow, on jest immune na stuna. No to to jest taki boss, że nie ma z nim żartu.
Jak wali frost nawet byś, bo biło wtedy cel najbliżej ciebie. No tak, tak, ale no, ale jeżeli ma dwa cele w melee, to bije tego, który ma większe agro, nie? Tak właśnie jak walą mi te frostnowe, czasami to ja specjalnie podchodzę, żeby moby mnie biły, żebym generował agro stormsów. Dobra, to wywalę i to jest lepsze. Tak, to jest lepsze. Dobra, dostałem jakiś upgrade, jak mnie patrzeć. Wola... Bardziej zdecydowanie na ten cloak liczyłem. No ale nie można mieć wszystkiego w życiu, prawda? O ja, tu jest trudny skok do wykonania. Ha, easy. Ale prosem jestem, kurde. W życiu tego skoku tutaj nie wykonywałem. W ogóle nie wiedziałem, że tutaj coś takiego można zrobić. Jezu, jaki wstyd. Ale musi być czerw- spocony przez klawiaturę. Mamy. No był już! Okej, on chyba nie rozumie, o co tu chodzi. Że musi wskoczyć i... Co jest? Jest! Brawo! Pog. Easy. O tak, teraz trzeba uważać, moi drodzy. Teraz wchodzimy w najtrudniejszą część dungeona. I tutaj naprawdę trzeba mieć tanka, co rozumie, co się dzieje. Wy to orbów macie nie klikać w ogóle. Ja klikam orby. I jak mi wyjdzie ten rogal i mi naklika cztery orby naraz, to się tak zdenerwuję. Nie ubrałeś wrysów, bo kombat miałeś? A, czujny, dobre, dobrze, faktycznie. Czujny czat. Dobra. Tu trzeba po prostu raz za razem pulować na spokojnie i... Line of sightować, pullbackować, jak to się mówi. A tutaj czasami wychodzą kozaki na środek i się zaczynają jaja. Jezu, ci rogale umierające od tej papugi. Coś cudownego. Papuga zbiera żniwo. Następne! Poli. Ja wiem, że my byśmy pewnie pięciu na raz mogli spulować i byśmy wyszli z tego cało, ale... Niecierpliwość to jest numer jeden przyczyna śmierci na klasyku. Hardkorze. Imho. Nie, nie, nie idźcie tam, nie idźcie tam, nie idźcie tam. Pójdźmy od tamtej strony właściwie. Hmm.
kto to ją przeagrował? O, już się brawura znowu zaczyna. No, o. Jezu, ile lutu w ogóle nam na tym dungeonie idzie. Czekajcie, co by tu bym mógł... To mógł robić. Nie wiem, czy na tych bugach mam w ogóle. No patrzcie, ledwo opróżniłem miejsce i już jest zajęte. Dobra, to jest ostatnia paczka chyba, czy tam jeszcze z tyłu są. Już jest ostatnia. Dobra! I przed nami teraz będzie ten serio najtrudniejsza część dungeona. I wbrew pozorom nie chodzi mi o samego bossa, mi chodzi o to, co jest już po bossie. No bo boss to tam raczej łatwo powinno pójść. Dobra, wszyscy ready, priest pije manę, to poczekam chwilę, żeby nie było. O, combat music aż poleciał pod bossa. A to czekaj, bo ja też się muszę napić. Gdzie ja mam wodę? Gdzie ja mam wodę? Dobra. Rogue właśnie zapowiedział, że odpali wszystkie te cztery orby na raz, zespawnuje miliard mobów i się zwaniszuje. I wszyscy się śmieją, ale bardzo byłoby śmieszne, moim zdaniem byłoby śmieszniejsze, gdyby się okazało, że on to napisał na serio. I że on serio tak zrobi, i gdyby tak zrobił. Jezu, ile ten priest pije to mamy. Dobra, pull. Okej, on jest immune na stuna. Sleep. To rok mógł kiknąć. Akurat. Ze wszystkich rzeczy. No i łatwo. A, god damn it. Ale ten staff jest zajebisty. Aż ten staff jest cudowny. No i prawda jest taka, że ja nie mam po co na niego. Nie, niech go priest weźmie. To jest zdecydowanie wygrany staff dla priesta. Ara, trudno, wywalę tego silk klatka chyba jednego. A wywalę te Ranjusa. No, dobra, to jak niduje to. Zresztą mag może jeszcze na to. Nie, tylko priest nidował. Kurde, gracy. A co miał wcześniej? Crescent Staff miał. O, no ale Steel upgrade. Warrior chciał nidować, bo ten staff ma większy damage niż jego axe. On w ogóle wziął tego Reef Axe'a, co wcześniej poleciał. Dobra. To jest ten moment, gdzie się zaczynają jaja. Tu jest najwięcej wipe'ów. Tu. Właśnie ten konkretny moment. Najczęściej nie da się ukryć dlatego, że właśnie idzie jakiś kurde rogue, czy jakiś inny hunter, jakaś w każdym razie przedstawiciel klasy słynącej z inteligencji i klika wszystko naraz. Wszystkie cztery naraz i 20 mob. Co generalnie, wbrew pozorom, nie jest jakąś tragedią absolutną i to jest do ugrania. Natomiast jest ryzykowne. A ostatnie, czego my chcemy, to ryzyko i brawura, prawda? Prawda? Nie chcielibyście, żeby moja postać umarła. Wydaje mi się, że nikomu na tym nie zależy tutaj. I właśnie dla tego konkretnego momentu chciałem też mieć maga konkretnie. Hunter umarł, Wargrimmar, bo spadł. Ja w ogóle agro nie jestem w stanie utrzymać tego. Nie, no myśmy przecież myśmy ośmieszyli ten dungeon. Myśmy pokazali, że w ogóle, że nie istnieje coś takiego jak trudny dungeon.
A, teraz żółwie. One stunują, kurde. Anyone saw the vid about group that light all fires and didn't know four waves spawned? Nie, nie słyszałem o czymś takim, ale pamiętam jak levelowaliśmy na Season of Mastery tym moim orkiem szamanem i na kanale live, już to chyba nawet wrzuciłem to. Spulował właśnie Rogue, kurde, wszystkie te kliknął, te ogieńki. I generalnie, wiadomo, to nie był hardcore, ale dojście z powrotem z tego wipe'u do ciała i tak dalej chyba z pół godziny zajęło. Bo w ogóle nas zespawnowało w Spirit Healerze, tam w Darkshore, w ogóle jakieś jaja tam się działy kompletnie. Dobra, to jeszcze jeden ogieniek. Dara, moi drodzy, zaraz zobaczycie straszną bestię. Tam za tymi drzwiami ukryta jest przedwieczna bestia, która czekała tam tysiące lat. I w ogóle... Drzwi to... Słyszycie to? Patrzcie, jak oni się tu postarali, zrobili akumaj, nareszcie jest, Jezu, trzeba... I nawet quest giverzy mówią, że trzeba zabić tego akumaj, bo inaczej to w ogóle świat jest zagrożony i w ogóle nie wiadomo co. Wiecie, to jest tego typu skala zagrożenia. Patrzcie, jaki on ma swój, kurde, cały osobny pokoik. I wygląda w ten sposób. W sensie, nie wiem, myślicie, że przesadzam czy nie, bo... Dla mnie na przykład to jest trochę rozczarowujące, że lore tego jest takie fajne i w ogóle tak to jest budowane. No i po prostu zrobili nagę o białym kolorze. I to jeszcze taką mało w ogóle, nie wiem. Ta, macki by dali, cokolwiek, takie... Nie postarali się, mam wrażenie. To jest ta sama sytuacja, co z tym Murlockiem na końcu Wailing Caverns. Tak, żeby chociaż większego go zrobili, nie? Nie no, w takim idealnym świecie uważam, że to by wyglądało w ten sposób, to byłby jakiś taki encounter, taki trochę jak Old Gadzi, nie? Że walczymy na przykład tylko z jedną wystającą głową wielkiego, jakiegoś takiego monstrum. To by było, kurde, fajne. Ale jakie to jest lokalne? No to stary, no by to wyszło, trzech strażników z Orgrimmar by zabiło. To jest taka hydra sobie, no i tyle. Nie wiem, no ja zawsze byłem. Ja uważam, że bardzo fajny ma build-up, ale taki bez satysfakcji pozostawiający. Choć co najśmieszniejsze, to chyba nie ma żadnego konkretnego questa, żeby konkretnie zabić tego bossa. Albo ja go nie mam. Ale chyba nie ma. Jest quest na tego ziomka w poprzednim pokoju. Kelerisa. Ty, go nawet zestunować można, co to jest za boss? Ta śmieszna rybka boss wcześniej była bardziej ekscytująca. Też bije całkiem mocno, nie? Leech Pants. Ale gówno, znaczy dla Priesta super w sumie. Priest się może cieszyć bardzo. Na to liczyłem bardziej. Ale to też nie byłoby jakiś super. Ty, ten warrior jakby dostał ten miecz, kurde, on by to się cieszył dopiero. Priest wygrał ten dungeon generalnie. A właśnie się ostatnio dowiedziałem czegoś. Pamiętam, że jak to robiłem chyba na Season of Mastery, to wyście mi tutaj coś powiedzieli, albo grupa mi powiedziała i ja coś odkryłem, o czym ja nie wiedziałem, że jak się naciśnie ten altar, to się coś dzieje. Że teleporta się dostaje czy coś? Bo ja zawsze myślałem, że się po prostu dostaje... tego buffa, jeszcze raz, Blessing of Black Fadon. Ja dobrze kojarzę, że tutaj coś tutaj takiego było, niesamowitego? Nie.
Kurde. Coś tu było, jak ostatni raz to robiliśmy. Ja sobie to wymyśliłem? Nie no, bufa, tylko dostałem. Ty, no ja już nie wiem, skąd ja biorę te rzeczy czasami. Bez kitu, hydra w zulfarach jest zwiększona. No dobra, moi drodzy. To było Black Phantom Depths. Właśnie. Wszystkie questy zrobione. Wszystko się zgadza. Żadnej śmierci, żadnego w sumie nawet zagrożenia. 35. Troll Priest umarł właśnie w Kalimdorze. Oja, no żółwie się rzucili. To mamy, no.